Nikowski dla portalu Fight Sport. Damian, rozmawiałem tu przed chwilą z Jankiem Błachowiczem i muszę powiedzieć, też jemu powiedziałem, że nie widziałem Cię dawno tak skupionego na tym, co masz zrobić, bo... Dobrze, nie przychodziłeś na salę. Tutaj ostatnio byłem, Ciebie nie było. Zbliża się okres do walki, człowiek się bardziej fokusuje przede wszystkim na tym, żeby nic się mi nie stało na treningu, żebym po prostu zadbał o swoje zdrowie, bo to jest najważniejsze. Człowiek jak jest zdrowy, to ze spokojną głową może wychodzić do klatki się bić. Jak w tej chwili Twoja dyspozycja? Takie standardowe pytanie, no ale wiadomo, każdy pyta, no bo też samopoczucie. Masz już jakieś porównanie, bo jesteś przy kolejnej walce, przy kolejnym cyklu przygotowawczym. Fizycznie jak to wygląda? Dobrze, tak jak zawsze. No mówię, to już to są kolejne już któreś tam przygotowania za mną, to cały czas już wchodzi w jakiś tam cykl, już mój organizm się wie czego spodziewać, toleruje wszystko to tutaj tak jakby z czasem przychodzi, jeśli chodzi już tak w tych przygotowaniach. Także czuję się bardzo dobrze, czuję się świetnie, teraz tylko już taka można powiedzieć końcówka, na koniec trochę tej szybkości, świeżość, zrobienie wagi i za chwilę walczymy. To skupienie Twoje to wynika z tego, że ta presja jest, czy raczej tej presji nie ma i tylko i wyłącznie jest to, żeby wykonać dobrze tą pracę. W ogóle jaki plan jest na walkę, jeśli mogę Cię tak podpytać? Plany są wiadomo zawsze na jakieś tam na walkę, żeby wygrać. Wszystko się okazuje w klatce. Nie mam żadnej presji, mnie to jakoś nie przytłacza to, że nawet jak teraz zmontowali tą zapowiedź i tam gdzieś ktoś się tam gdzieś wypowiadał, tak, że to jest moje być albo nie być, czy będę miał jakieś refleksje, nawet jakbym gdzieś tam przegrał tą walkę. Nie, ja jestem sportowcem, ja po to trenuję, po to się biję, żeby wiadomo wygrywać walki, ale przegrane też są w to wliczone i one w jakiś sposób mnie nie wiem. Jak to powiedzieć, nie zniechęcają mnie, żebym dalej tego nie robił, żebym się nie bił. Dopóki po prostu mam chęci, dopóki mam ochotę, dopóki mam zdrowie, będę to robił, będę się bił, będę chciał pokazywać dobre walki, dawać publiczności to, co po prostu chcą, takiego, jakiego mnie widzieli, jakiego mnie zapamiętali, jakiego mnie znają i jeszcze będą mnie pamiętać długo, długo. Także wszystko jest naprawdę dobrze. Patrząc na ten przedłużony okres treningowy, bo widziałem, że mało tego wypoczynku jednak mimo wszystko u Ciebie było. Łapałeś te momenty takie na wyjazdach, ale jednak mimo wszystko to był chyba jeden z dłuższych okresów treningowych przygotowania. Myślę, że nie. Właśnie to tak może tylko wygląda, ale tak jak powiedziałem, z przygotowań na przygotowania coraz bardziej jestem tak jakby świadomy tego, co robię. Łapię też tutaj tak jakby doświadczenie i wiem, kiedy po prostu sobie tak jakby troszeczkę odpuścić, kiedy zrobić mocniej, jak całe te przygotowania trwały, właśnie ten bardzo taki mocny okres przygotowywawczy. Czuję się coraz po prostu lepiej, wchodzi mi to po prostu w nawyk, chodzi mi to w krew i po prostu cieszę się, że tak to wygląda. Także wszystko jest w porządku, okres bardzo dobrze przepracowany, mocny, ale też były momenty po prostu, w których gdzieś odpoczywałem, po to, żeby później dobrze pokazywać się na sparingach i tak właśnie było. Pracowali troszeczkę sparing partnerzy pod Ciebie tutaj, bo jednak Twoja walka przykuwa tutaj w najbliższym czasie największą uwagę i to jest bardzo ważne także dla teamu, tak? No tak, wiadomo, że nie jest każdy tutaj zawodnik w stanie tak jakby odzwierciedlić mi mojego przeciwnika, który bije się nawet nie wiadomo czasami jak, bo bardzo chaotycznie, chodzi szybko na nogach, rzuca się z ciosami, próbuje walki kończyć w pierwszej rundzie. Także tutaj no nie da rady tego aż tego tak zrobić, no bo to jest albo w prawo, w lewo, bo ja przyjmę cios i usiądę, albo on, ktoś by tutaj na sali po prostu nadział się na coś. Ale jest plan, jest taktyka. Tak jak powiedziałem, wszystko okaże się tak naprawdę w klatce, bo też trzeba zobaczyć, jaką on taktykę obierze, jak on będzie chciał walczyć, żeby gdzieś tam nie pokrzyżować moich planów. Jeśli chodzi o tą galę w Londynie, to jednak nie wolałbyś tutaj w Polsce, łatwiej by było, nie trzeba by było udawać się tam, jechać i tak dalej, tego całego procesu, bo to też jest dla wielu zawodników trudne, tak? Czy mówię, no jedyny minus jest to, że po prostu trzeba polecieć samolotem, być po prostu poza krajem i po prostu tam to wszystko wykonywać i jedzenie, posiłki, gdzieś całą tą komunikację, ale tak musi być. Wiadomo, że lepiej by było w Polsce. To będzie dokładnie to tak samo, jeśli chodzi o Londyn, ten sam hotel, to wszystko, gdzie już znasz, czy coś tam, jakieś zmiany nastąpiły, nie wiesz? Raczej tak, raczej wszystko tak samo jak rok temu. Jeśli chodzi o tutaj o przesparowane rundy, te ostatnie sparingi, jak one przebiegały dla Ciebie, jak to wyglądało? Jestem pełen podziwu z Ciebie, także jestem zadowolony.
Myślisz, że wykonałeś już w tej chwili wszystko? Jak w ogóle wygląda sprawa wagi? Dobrze, ja nigdy nie mam problemu z wagą. Cały czas tak jakby do momentu, kiedy zacznę pić wodę, tak, bo to będę robił tą metodą nawadniania, odwadniania. Zresztą już robiłem tam 4 czy 5 razy, zawsze się sprawdza, bardzo dobrze wychodzi, także mówię tutaj z Jackiem Feldmanem, mamy wszystko dograne, do szczegóły. Tu mówię, Body Chief tak dba o mnie, mówię, robią wszystko pod mój przepis, gramaturgię, całą kalorykę, za co bardzo im dziękuję i mówię, wszystko przebiega pomyślnie. Jeszcze... A jak widać, już jestem troszeczkę szczuplutki. No tak, tak, dość dobrze to wygląda. Kto z tobą w ogóle leci? Robert Jotrze oczywiście jako head coach, ale Robert Złotkowski także? Znaczy skład się nie zmienia już od tak jakby tamtejszej gali, tak? I od dwóch tamtejszych, także jest Robert Złotkowski, jest Krzysztof Gutowski, jest Adam Grabowski, jest mój menadżer Michał Pernach. Jestem ja, jak kogoś pominąłem, to sorry, ale zawsze lecimy w tym samym składzie na walkę. Praca z psychologiem? A, jeszcze psycholog, rzeczywiście, Mateusz Kąpiński jeszcze, no widzisz, także mówiłem, żeby nie ten. Tak, działamy sobie. Najczęściej gramy na konsoli w piłkę, żeby się skupić i kto wygra, nie? Damian, cóż, powiedz mi jeszcze tylko tak na koniec się zapytam, jeśli chodzi w ogóle o całą objętość tego treningu, w tej chwili jesteś wyczerpany tymi przygotowaniami, czy już jesteś na tym etapie świeżości? Powoli łapię świeżość. Dzisiaj krótki trening? Się okaże, na pewno dzisiaj w czwartek rano o jiu-jitsu z Adamem, na pewno całą technikę przerobię, może zrobię jakieś zadaniówki, aczkolwiek nie wszystkie. No i jeszcze dzisiaj z trenerem szybkość po treningu. To co, życzę ci już tego ostatniego etapu, żeby waga dobrze zeszła. Czekamy na efektowny występ, na skok z... A ja dam ci prezent ode mnie. Prezent? Jadłeś rano śniadanie? No nie. Masz ode mnie dobre śniadanie, poczekaj. Dziękuję bardzo. Dbają tutaj, dbają, widzicie, o zawodników. O, przepraszam, o dziennikarzy. Napij się białeczka. Proszę, bez cukru, potreinowy, bardzo dobry i taki energy. Najlepszy ode mnie. Proszę bardzo. Damiano, dziękuję bardzo. Zrewanżuję się czymś. Dziękuję bardzo. Damian Janikowski.